akceptacja siebie. Jak tak właśnie w nawiązaniu do tego, co Wasia mówiła, że no na przykład jakoś no, wydaje mi się, że już mi to w nawrót weszło, że na przykład no nie wiem, jak jestem w pracy, no to widzę na przykład, że no nie wiem, że w pewnym momencie zaczynam się stresować. I wtedy, no nie wiem, rozluźniam się. Albo na przykład jak z kimś rozmawiam, to widzę, że zaczynam się na przykład irytować i zaczynam odpuszczać, że cały czas widzę, co się ze mną dzieje i to jest jakby tak automatycznie wtedy regulowane, że to że dzięki temu, że widzę, co się ze mną dzieje, no to to może wracać do punktu zero. Jak się czegoś za bardzo, nie wiem, ekscytuję, cieszę, to też to widzę i to może wracać do punktu zero dzięki temu. I to taki element medytacji. Świetne, to piękne, co powiedziałaś. Jeszcze piękniejsze by było, gdyby tam było mniej zaimków osobowych. Nie umiem z pamięci powtórzyć tego, co powiedziałaś, ale bo używamy słów i oczywiście musimy się jakoś porozumiewać, nie? Ale rozumiem, że jest to obserwacja pojawiających się uczuć, pojawiających się myśli, pojawiających się emocji. Rozumiem, że pojawia się świadomość pewnych rzeczy, które się dzieją, które, czy nawet decyzji, które zapadają. Ale cały czas w tym, co mówiłaś, tam było ja, moje, mi. Rozumiem, że to są tylko takie, no nazwijmy to protezy, którymi się wspierasz na konto tej wypowiedzi, tak? Czy nie? Wiesz co, chyba nie, bo... Głośniej. Chyba nie, bo jeśli już zniknie to poczucie ja, mm-hmm. to wtedy ten punkt zero, on jest jak gdyby... taki automatyczny. Jak jest tylko ja, to wtedy jak gdyby tam są jakieś fale. A jak znika ja, to z kolei jest takie poczucie, że tam nie ma tych zawirowań. Mm-hmm. Czyli ja bym powiedziała, że odniesieniu do ja. Ale jak możesz powiedzieć, że w odniesieniu... Wtedy kiedy się... No bo jeśli jest no wiara w to, że jak gdyby no, coś się dzieje w, no, w moim... że jestem ja, że mam jakąś rodzinę, że mam jakąś pracę, wtedy pojawia się ta obserwacja i pojawiają się te fale i pojawia się spokój i taka medytacja, ale jak z kolei znikają te zawirowania i tylko jestem w miejscu zero, to wtedy jestem po prostu w nim i tam wtedy bym tego nie odniosła do ja. Ale przepraszam, ale odniosłaś, szybko nad tym przeszłaś, ale odniosłaś wszystko do ja, teraz powiedziałaś, żebyś nie odniosła do ja. Tak, ale bo dopóki dzieją się takie jakby fale tak. pozytywno-negatywne, no to one się dzieją w odniesieniu do ja. Tak. Ale sama medytacja, kiedy się już wydarza, to ty o niej mówiąc wciąż dalej odnosiłaś ją do ja, prawda? Komu się wydaje? W tym momencie się wydaje tobie, że się uspokajasz?
Czy jest świadomość tego, że pojawia się spokój? Powiedziałaś, że znika ja. Komu się spokój pojawia? Wiesz co, to jest takie odczucie, jest takie wrażenie, że spokój się pojawia dla mnie. No właśnie. Ale to nie jest, ja wiem, że to nie jest taki stan. Wiem, nie wiem. No, dobra, ale no nie, ale ty jeśli pytałeś się, to tak, to w odniesieniu niestety wybrałem. Czyli cały czas tam jeszcze się fantomia pojawia. To jest też ważne, żeby przejrzeć to, nie? Jak to jest? Czy kiedy się pojawia spokój, to jest wrażenie, że jestem tym spokojem, że staję się tym spokojem? Oczywiście nie jesteś spokojem, ale jest takie wrażenie. Czy jest jakiś ja, które czuje, że przyszedł spokój i że to ja jest teraz uspokojony? To są chytre sztuczki umysłu. To nie jest to samo. Emocji, czy negatywnych, czy pozytywnych, no to łatwiej mu funkcjonować po prostu. Mm-hmm. Ale w pewnym momencie, w tej obserwacji, o której mówisz, w tych wszystkich energiach, które się pojawiają i w tych wszystkich rzeczach, które są widziane, w pewnym momencie też jest widziane, że to wszystko było do tej pory widziane przez wirtualny twór. Może nie tyle przez niego, co on był jak gdyby taką kurtyną czy takim witrażem, przez którym się patrzyło na świat. Jak ten witraż nagle znika, jak znika ten filtr, a może tak jeszcze lepiej, filtr, prawda, tego wyobrażenia ja, to wtedy nie ma tam nic oddzielnego, o czym można powiedzieć, nie? Że ja czuję się spokojny, nie? Tylko to jest trochę tak jak ze stresem. Kiedy stres pojawi się przez minutę czy 5 minut i potem się uspokajamy w tym świecie nawet dualnym, prawda? To ten stres nie ma jakiegoś wpływu na nas dalekosiężnego. Ale kiedy stres trwa ileś dni, no to z niego potrzebujemy, żeby wyjść podobną ilość dni. Okazuje się, że to nie jest tak, że wystarczy zrobić jeden dzień przerwy, żeby odpocząć po jakimś stresie, który trwał 3 tygodnie, czy 4 tygodnie, czy jakiś dłuższy okres czasu. Okazuje się, że ten czas musi być dłuższy. I podobnie jest z medytacją, że w momencie, kiedy medytujemy, to jak gdyby te skutki uspokajania umysłu, że on się uspokaja również w tych momentach, kiedy pojawia się więcej jakichś takich wydarzeń w życiu, że wtedy okazuje się, że dopiero po jakimś czasie, nie od razu, ale dopiero po jakichś właśnie 2 tygodniach, 3 tygodniach, kiedy praktykujemy, kiedy otwieramy się, to znowu się pojawia ta przestrzeń, że nawet jakieś wydarzenia, które nas wcześniej stresowały, że one wtedy no, dużo łatwiej im się pojawić w tej przestrzeni, w której nie ma tego niechcenia, żeby to się działo.